W Warszawie wystawę orchidei, proszę Państwa. Jest okazja, przyjdź, bo jest mróz też. Tutaj sporo bezdomnych się kręci pod filarami w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Ale żeby to nie mieć 10 zł na 2 lata, to można i tu i pospać. W pufach są komputery, można by tu było popracować. Jakoś tak ci, co tak kwiją, to nie myślą. A Breżniew ma najgorzej, bo Breżniew śpi w namiotach na Żoliborzu za komisariatem i pomimo, że u zakonnicy katolickiej wydaje zupy i jest ważny, to nikt się nim nie opiekuje, nie interesuje się tym, że on w czasie mrozów 20-stopniowych śpi pod namiotami na Żoliborzu za komisariatem Policji Stołecznego Miasta Warszawy. Serdecznie zapraszamy do złodziejstwa mieszkań więcej nakradni dziadu.